i to się wyrwało totalnie. I tak, słuchajcie, próba szczelności. Właściwej nazwy pewnie nikt nie zna. Ja tam wcisnę sobie gąbkę. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dawno się nie widzieliśmy, ale jak widzicie za mną jest nasza przyczepa zapakowana w pokrowiec, który niestety po zeszłym roku troszeczkę został naruszony, wiatr go trochę potarmosił i tak dalej. Ale na dzisiejszym filmie chciałbym zająć się naprawą tychże usterek tego pokrowca. Oczywiście jest parę takich rozdarć i różnych usterek, które już były, ponieważ my kupiliśmy sobie ten pokrowiec w zeszłym roku używany, kilkuletni, iloletni, to nie mam zielonego pojęcia, a ten materiał no jednak jak sobie na słońcu, deszczu, śniegu i tak dalej jest narażony na te wszystkie warunki atmosferyczne, to po prostu no tak truchleje, jest taki no już wymęczony przez życie, tak bym to ujął. Także w kilku miejscach on się tak po prostu delikatnie rozdarł już wcześniej, a w kilku miejscach był rozdarty podczas zeszłorocznej zimy. Oprócz tego przy zakupie, jak go kupiliśmy, to nie wszędzie są takie zapięcia, bo on się od spodu na czterech paskach takich ściągających zapina. Nie wszędzie były te końcówki klamerki. Ja sobie dokupiłem takie klamerki i spróbujemy je wszyć i uzupełnić braki przy okazji. Wejdziemy sobie dookoła. My mamy jeszcze pokrowiec taki trójkątny na dyszel. On też jest rozdarty i spróbuję sobie go tutaj w jakiś sposób również załatać. A w jaki, to za chwilę się dowiecie. Przejdziemy sobie tak dookoła. No wiele tych usterek i rozdarć nie ma, ale trochę jest. Do tego wszystkiego będziemy musieli... O, tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj było takie kółeczko metalowe, na którym można było to sobie zaczepić. Wyglądało to dokładnie tak jak tutaj. I to się wyrwało totalnie. O, widzicie. No jest nie do końca związane, więc tak fruwa na wietrze i przez to się psuje. Znalazłem sobie jakieś takie rozwiązanie, no nie będziemy tego jakoś super bardzo szyć czy łatać, ale zrobimy tak, żeby te wszystkie dziury tutaj uszczelnić. I w związku z tym, że szykuję się do jeszcze jednego filmu, to potrzebuję wykonać próbę szczelności, którą również tutaj na tym filmie Wam zademonstruję, a mianowicie tutaj na front, bo kto wie i widział, kto widział, ten wie, że mamy pęknięte okno i ja potrzebuję sobie je wyjąć dzisiaj. Będę je wyciągał z powrotem i po prostu chciałem tutaj zalać to wodą i zobaczyć, czy przez ten pokrowiec po prostu ta woda przecieka do środka i na przyczepę, czy jednak jest on taki fajnie wodoodporny, jak powinien być. I tak, słuchajcie, próba szczelności. Lejemy wodę. Puściłem sobie już prąd na studnię. Tutaj mamy kran od studni. Sprawdźmy, czy woda leci, czy się coś nie zepsuło. Jest, buzuje. Jak szalona. I teraz na slow-mo zobaczymy sobie, jak ta woda leje się na tą przyczepę. No i jak widzieliście, próba wody rozpoczęta. Chlusnąłem tutaj dwie miski wody na tą przyczepę. Jak widzieliście, mi się podobało takie ujęcie slow-mo, ale jaja. I teraz musimy zajrzeć pod ten pokrowiec i zobaczyć, czy przyczepa jest mokra. Słuchajcie, odpinam sobie tutaj właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jeden z tych pasków, żeby zajrzeć sobie. Patrzę, a tutaj woda leci. A to jest jakiś drugi metr przyczepy mniej więcej. Się, kurczę, zlinknąłem. O co tutaj chodzi? Ale tutaj po prostu po tej belce od dyszla woda sobie spłynęła, po tej belce tutaj. Także się wystraszyłem, że coś jest grubo nie halo. Dobra, zaglądamy. W ogóle muszę zdjąć ten pokrowiec, tak czy siak, po to, żeby go zreperować. Tak więc zaglądnijmy. Odpiąłem. Nie, tu jest jeszcze jeden pasek, dobra. Czyli odpiąłem jeden pasek i jeszcze drugi. Nie wyłączaj piękne. O, dobra, teraz można zajrzeć pod spód. Ewidentnie przecieka. Oczywiście, ewidentnie przecieka, tak. Jest mokrutko, nie jest wodoodporny. Kupa wody z drugiej strony. A więc już wiem,
Już wiem, co tutaj muszę zrobić, a muszę zabezpieczyć dziurę, jak zdejmę sobie to okno, ale to zobaczycie w kolejnym filmie. No i tak, zaczynamy naprawę pokrowca od zdjęcia tego pokrowca, więc muszę się wdrapać na górę, żeby go przypadkiem nie porwać w jakimś miejscu. Także wbijamy. No i tak, słuchajcie, rozwinąłem sobie ten pokrowiec tutaj z Zuzanną i będziemy po kolei ściana za ścianą sobie szykować i zaklejać te pęknięcia, bo w moim jakby tutaj zapotrzebowaniu, że tak to ujmę, najważniejsze jest, żeby te rozszarpnięcia, rozdarcia po prostu się nie pogłębiały. A żeby się nie pogłębiały, no to trzeba zahamować jakby ten proces rozdzierania i do tego użyjemy sobie zwykłej, prostej, srebrnej czy szarej taśmy, jak to ludzie mówią, srebrna w sumie jest ewidentnie, która jest taką taśmą bardzo pomocną, montażową i mocno trzymającą, więc te wszystkie rozdarcia sobie zakleimy taką taśmą dzisiaj. I tak, taka taśma kosztuje około 25 zł. My ją sobie kupiliśmy w Leroyu Merlinie. Nie no, powiedz składnie. W Leroy Merlin. No w Leroy Merlin, przecież wiem, jak się to wypowiada, albo nie wiem, bo w sumie wszyscy tak wymawiają różnie, że do końca właściwej nazwy pewnie nikt nie zna, ale to jest nieważne. Rozwiniemy sobie jedną część i będziemy ją zaklejać. I tak po kolei. I tak, krótka przerwa od timelapsika. Jak widzieliście sobie, tak lecimy bok za bokiem. I teraz doszliśmy do tego frontowego z suwakami, który jest już właśnie przygotowany tutaj do działania. I on ma największe te dziury. I teraz chciałem wam pokazać tylko, że pod pokrowcem bardzo dużo mieszkańców się skryło w tym czasie jesiennym, przed zimą. Takie pająki, pajęczaki z długimi kopytkami. I było ich tutaj normalnie ze 20 chyba, trochę pouciekały, trochę przypadkiem zostało zgniecionych, nie ukrywam. Kilka przydepnąłem na dachu, ale to nieważne. Teraz pokażę wam z bliska, jak zaklejamy sobie te dziury. Ten silver tape to jest taka taśma, która, nie wiem czy to będzie tutaj widać. To jest taśma wzmacniana z takimi nitkami jakby w środku, czy jakimiś włóknami. Dzięki czemu no, dużo lepiej wzmacnia jakby tą powierzchnię, którą zaklejamy. I tak jak mówiłem, my chcemy po prostu zabezpieczyć to przed dalszym rozdzieraniem się, bo taką główną funkcję zabezpieczenia przed słońcem, deszczem i śniegiem, mrozem, lodem i tak dalej, no spełnia, więc tylko te dziury trzeba, żeby nam się po prostu to nie zmarnowało. W sytuacji, kiedy mamy tutaj taką dziurę, jaką widać, tutaj całą rękę mogę wsadzić, to po prostu zbliżamy te powierzchnie do siebie. Bierzemy taki plaster numer 1 i zaklejamy. Do tego plaster numer 2. I zaklejamy. I teraz bierzemy sobie plaster numer 3 w tym przypadku. I zaklejamy. I w ten sposób zaklejone rozdarcie zostawiamy. Jest to od wewnętrznej strony przyczepy, żeby to po prostu no jakoś wyglądało też, jak będzie ten pokrowiec na przyczepie. Więc od wewnętrznej strony sobie te dziury zaklejamy. I jak widać w tym miejscu tych rozdarć, takich małych mikro, trochę jest, a że widzimy je teraz wszystkie i mamy tej taśmy całą rolkę, to po prostu w ten sposób sobie wszystkie te dziurki zaklejamy. No i zbliżamy się do końca, jeszcze tylko front nam został do oklejenia i ewentualnie dach.
ale na dachu nie widziałem żadnych dziur, więc powinno być ok. Jeszcze chciałem Wam tutaj pokazać, właśnie dach sobie odkryliśmy, jakby część dachową tego pokrowca. I w tym miejscu ktoś już robił taką profesjonalną łatę, bym to określił, taką kurczę przyszywaną, skórkową jakąś i w ogóle. I w tym miejscu też musiało być rozprute, bo jest tutaj ewidentnie szyte były. Czyli już kiedyś ktoś uskuteczniał tutaj tego typu delikatne naprawy, ale nie w ten sposób jak my, tylko tak trochę bardziej profesjonalnie. Pokrowiec zaklejony. Połatany. Tak, nowocześnie Zuzia stwierdziła, że kiedyś się łaty robiło, a teraz się silver tape klei. Ale uznałem, że takie rozwiązanie będzie najszybsze, najprostsze, no bo teraz, żeby to poszyć w tych wszystkich miejscach, porobić łaty, to by był po prostu koszmar, mi się wydaje. Robota po prostu gigantyczna i szalona. Jeśli chodzi o pokrowiec, to jeszcze mamy taki mały, jak widzieliście, nadyszel i on też jest popękany i teraz Zuzia sobie go tutaj sklei i będziemy mieć wszystko połatane. I tak, w kwestii naprawy pokrowców, tak jak mówiłem, na paskach jeszcze brakuje tych zapięć, na dwóch paskach. Kupiłem sobie coś takiego, Klaja, bracia Klaja, Świat Karawaningu. Jest taki sklep internetowy, który ma no chyba totalnie wszystko, co jest związane z karawaningiem. Za 9 zł, dwie sztuki, takie zaczep, blokada, pasa, 25 mm. I to sobie na naszych paskach zamontujemy. I na przykładzie tych tutaj pasków, które są całe, pokażę Wam, że ten trójząb jakby wkłada się na ten pasek i w tym miejscu jest to zaszyte, więc będziemy musieli rozpróć, wsunąć te końcówki i zaszyć w tym miejscu. A tym zajmie się moja kochana Zuzanna. No nie wiem. Każdy jakby ten pasek jest z jednej strony takim żeńskim zakończony, a z drugiej strony takim męskim, na tym długim pasku. I kwestia jest taka, że dwa te paski mamy skompletowane, czyli tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. W przypadku trzeciego tego paska z czterech, tutaj tą żeńską końcówkę mamy, ale męskiej na tym długim pasku nie było i Zuzanna teraz właśnie sobie przycięła ten pasek w tym miejscu, żeby można było wsunąć tą męską końcówkę, która się okazuje, że kupiłem takie dwa zestawy i ta męska idealnie pasuje, czyli rozmiarowo się dopasowałem jak znalazł tutaj do tej żeńskiej. Więc w sumie taka jedna żeńska mi zostanie na przyszłość. I zobaczcie, pyk, idealnie spasowałem. Więc taki jeden nam zostanie w razie W. I do tego mamy jeszcze męską i żeńską, czyli jakby cały zestaw na czwarty pasek. A w przypadku czwartego paska, to tutaj nie ma w ogóle tej żeńskiej na pasku, bo to się wyrwało gdzieś kiedyś komuś, tego nie było jak kupiliśmy. Więc tutaj Zuzia doszyje kawałek paska, który sobie obetnie, wsadzi tą końcówę męską, o już sobie odcięła nawet taki kawałeczek, wsadzi tą męską na tego gościa długiego, na którym też żeńskiej nie było, bo się to komuś gdzieś kiedyś wyrwało, podszyję to wszystko i będziemy mieć wszystkie cztery paski, więc będzie idealnie się to trzymało, bo przez to, że nie było tych pasków tutaj, to wiatr podrywał ten pokrowiec, nie można było tego tak elegancko zaciągnąć, żeby ten wiatr tym nie tarmosił, przez co też podarło się trochę w kilku miejscach i musieliśmy wykonać tą robotę, którą wykonaliśmy właśnie. Więc ja sobie tutaj podziała i pokażę Wam efekt końcowy. Tutaj Zuzia sobie wzięła taki nasz zestaw jakichś igieł i innych pierdół. Bierze tutaj igłę groszówę. Nie biorę. Taką konkretną, żeby przez ten pasek się przeszyć i zaszyjemy to po to, żeby później te końcówki męskie, żeńskie po prostu nie spadały. Aktualizacja. Zuzanna tutaj przeszyła to, czyli jeden pasek mamy uratowany. Z drugim właśnie sobie Zuzia walczy. I za chwilę ten temat będzie załatwiony.
A teraz jeszcze sprawdźmy pracę mojej kochanej małżonki. A konkretnie... O, to tutaj, gdzie tego paska wcale nie było. Jeszcze silver tape'em zabezpieczone, przyszyte. Robota pierwsza klasa. Zakładamy pokrowiec na przyczepę. Ale ładnie w słoneczku sobie. Dzisiaj tą pracę wykonaliśmy. To słoneczko już sobie delikatnie zachodzi, więc my kończymy tą pracę i jedziemy na jakiś obiad. Zarzucamy tylko pokrowiec na przyczepę i pokażę Wam efekt końcowy. I tak, dzisiejszy film zakończymy sobie na przyczepie. A tutaj pode mną jest przyczepa, pokrowiec zaciągnięty, tak jak widzieliście, spinamy sobie tymi paseczkami i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. Jest jedna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć tutaj prosto z dachu przyczepy, że w tym miejscu kończy nam się, jest miejsce, w którym kończy się panel fotowoltaiczny, panel solarny i on tutaj porobił trochę przetarć w zeszłym roku. To jest ładnie, widzicie, zaklejone tą taśmą srebrną od drugiej strony, więc dziury nie widać. Ja tam wcisnę sobie gąbkę, która w tym miejscu na rogu będzie zabezpieczała przed rozdarciem. A jest gąbeczka. W tym miejscu jest teraz mięciutko i nic się nie powinno rozedrzeć, także fajnie. Jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają te rozdarcia, jak zajdę na dół. Zobaczcie, te rozdarcia, tak jak tutaj jest takie pęknięcie, ono jest elegancko zaklejone. Tak samo w tym miejscu przy suwaku było rozprute. Nie ma śladu po tym, tak jak tutaj. No i dzięki temu, że od wewnętrznej strony sobie to zrobiliśmy, to wygląda to całkiem elegancko. Dziękuję Wam za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. Róbcie zakupy na zdrowyzont.pl, ekologiczne środki czystości. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia na kolejnym filmie.